Halo? Ubezpieczenie samochodu? A nie, już mam. Kupiłem w porównywarce Mubi. Ty też skorzystaj z oferty Mubi już dziś. Link do oferty znajdziesz w opisie filmu. Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat. Dziś gościem rozmowy dnia jest poseł Marek Sowa, wiceprzewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej, a także wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Afery Wizowej. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Czy koalicja 15 października się sypie? Nie. Pytam dlatego, że Włodzimierz Czarzasty już zapowiada, że Lewica nie poprze kredytu 0%, a Szymon Hołownia kwestionuje potrzebę powołania komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich, o której mówi Donald Tusk. Będą zdarzały się na pewno takie indywidualne przypadki, że w niektórych sprawach się różnimy, bo przecież też te nasze programy wyborcze były w niektórych punktach różne, ale kluczowe sprawy są. Jednak takie, które nas nie zielą, i tutaj będzie zgodna współpraca. Natomiast tam, gdzie są różnice zdań, jak w przypadku choćby tego projektu pakietu mieszkaniowego, to trzeba po prostu ucierać stanowiska i próbować uwzględnić te wątki z programów każdej formacji politycznej, żeby to był program spójny. W mojej ocenie to jest możliwe do zrobienia, bo tak, jak w naszym programie ważnym elementem był ten kredyt 0%, czyli Możliwość zakupu mieszkania na własność. Tak, Lewica stawiała bardzo wyraźnie, że trzeba po prostu stworzyć dostępne mieszkania na wynajem. To muszą być po prostu programy, które się będą wzajemnie uzupełniać. W takim pakiecie, gdzie będziemy realizowali jak gdyby pakiety programowe jednej i drugiej formacji, no to, to będzie pewnie do przyjęcia, ale tak, jak powiedziałem, czekamy na propozycję. W tym zakresie na pewno w tej chwili jest w trakcie konsultacji społecznych ten projekt, e, który bym powiedział, konsumuje propozycję programowej trzeciej drogi i e, koalicji obywatelskiej, czyli będzie uwzględniał też, jak gdyby liczbę osób w gospodarstwie domowym, jeśli chodzi o zakup na własność. I musi być też propozycja e, mieszkań na wynajem, tak żeby te mieszkania były dostępne, bo dla młodych ludzi, nie, którzy zaczynają swoją karierę zawodową, gdzie powiedzmy, dzisiaj jednak ta zmienność miejsca pracy jest stosunkowo już duża, więc też jest wymagana mobilność. Nie zawsze na samym początku mogą być zainteresowani wiązaniem się dosyć dużym jednak kredytem i obciążeniem finansowym. Na długie lata. Więc z takiego punktu widzenia trzeba uwzględniać te dwie racje, szukać rozwiązań, no, takich, które zapewnią poparcie dla obu tych propozycji. Pana zdaniem powinna powstać komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich? Czy to Powstanie zgodnie z propozycją, z, z propozycją pana premiera. Zostanie, jak rozumiem, przekształcona, zmieniona ustawa w zakresie. Tych regulacji prawnych, które zostały przyjęte w pierwszej połowie ubiegłego roku. No i taka komisja w otoczeniu kancelarii prezesa Rady Ministrów, uwzględniająca de facto wyłącznie ekspertów w tym zakresie, zbada wpływ Rosji na też przebieg zdarzeń politycznych i nie tylko. W naszym kraju i zobaczymy, jakie będą efekty. No tutaj, tak jak powiedziałem, pan premier w ubiegłym tygodniu dosyć jednoznacznie i wyraźnie do tego się odniósł. Trzeba mu zaufać. Wiem, że minister Siemaniak przygotował stosowne zmiany prawne, które to umożliwią zrealizować. A nie ma pan wrażenia, że to jest taki trochę plasterek na ranę, że to jest taka akcyjność. Były już sędzia Szmyt uciekł na Białoruś, powołajmy komisję. No, ten temat w debacie publicznej jest dosyć obecny. Ja rozumiem, że tak jest czasem, że jeden kolejny element, który na tą układankę się nakłada, powoduje, że sprawa jest po prostu no, przeważa, jak gdyby te argumenty, że trzeba to zrobić. No bo tutaj myślę, że, że ta historia. Jest znacznie dłuższa. No, Ona ma na pewno też związek z tym, że zostały rozwalone służby przez Antoniego Macierewicza. To, to, to spowodowało, że w pewnym momencie staliśmy się całkowicie bezbronni, nieprzygotowani na to, aby walczyć z agenturą rosyjską w, w Polsce. Oni są po prostu bardzo aktywni na rynku. Ja rozpoczynałem kiedyś pracę marszałka 15 lat temu i też poprosiłem. O taką spotkanie z jednym z przedstawicieli w Krakowie tych służb. Na co powinnam zwracać szczególną uwagę? Czy są dla samorządu regionalnego jakieś zagrożenia? Przecież też prowadzimy jakieś spotkania, wyjazdy, etc. i chciałem, jak gdyby, taką ramową współpracę mieć uzgodnioną. I, i, i też oczywiście otrzymałem informację, że jak gdyby służby rosyjskie i chińskie były najbardziej aktywne na, na rynku i to jest chyba zupełnie naturalne, że, że trzeba te kwestie wszystkie powyjaśniać, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia jednak z identyfikowaniem osoby no niezwykle istotnej z punktu widzenia choćby posiadanej wiedzy, bo dzisiaj politycy pisu u Solidarnej Polski czy Suwerennej Polski robią wszystko, żeby pomniejszać rolę pana Szmyta, ale on był po prostu w centrum decyzyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości, był dyrektorem Departamentu Prawnego w krs to, to, to nie jest osoba, która nie miała na nic y, wpływu i nie miała żadnej wiedzy, to wręcz odwrotnie. To jest osoba, która miała y, kluczowy wpływ na przykład w zakresie y, przygotowywania rozwiązań prawnych. Y, to jest osoba wysokiego, na wysokim y, stanowisku. No, i, i, i wyobraźmy sobie taką sytuację, że się nagle okaże, że resort Ministerstwa Sprawiedliwości, który jawnie antyunijną politykę prowadził, to, to nie była polityka w interesie państwa polskiego, to chyba nikt nie ma żadnej wątpliwości, był przefiltrowany w pełni, pełną wiedzę o jego działaniach, a być może był również inspirowany. Z zewnątrz i to, to musi być wyjaśnione, co do tego nie mam absolutnie żadnej wątpliwości. No tak, tylko że nadal skupiamy się na sędzim i byłem. Nie, 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 ja nie chciałbym się, ja, ja powiedziałem, że został, e, e, mamy do czynienia z agentem, który został e, osadzony bardzo wysoko e, w kierownictwie resortu Sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości w ogóle, bo tak jak powiedziałem, był też e, dyrektorem w KRS-ie. Z polecenia pana piebie, Piebiaka. I, I on mógł mieć wpływ nie tylko po, poprzez posiadanie wiedzy i przekazywanie tej wiedzy na wschód, ale on mógł również być inspirowany. To on mógł ministrom przekładać różne propozycje rozwiązań, które nie, nie, nie musiały być w interesie, a nawet jestem przekonany, że nie były w interesie naszego państwa. Czy posłowie i senatorowie powinni być sprawdzani pod kątem współpracy z Rosją, wpływów rosyjskich? Ja nie mam absolutnie żadnych problemów, żeby cokolwiek posłów w jakiejś mierze ograniczać. Wcześniej miałem dostępy do dokumentów tajnych, przechodziłem normalną tą procedurę. Nie, nie, ja mówię Jeśli, o wszystkich posłach ale, szeregowych, ale, ale, niezależnie nie, ale, czy mają dostęp ale, ale, do takich ale, dokumentów ale czy nie. Właśnie o tym mówię, prawda, ale miałem to z tytułu jak gdyby pełnienia istotnej funkcji publicznej. I gdyby był taki obowiązek, że trzeba tą ankietę wypełniać i przechodzić i, i sprawdzenia, dla mnie osobiście nic by to po prostu nie, nie zmieniło. No. Po prostu bym ją wypełnił i, i zapewne dostał odpowiedni certyfikat. Czyli podniósłby pan za tym rękę? Ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Zanim przejdziemy do komisji, której pan wiceprzewodniczy, czyli komisji do spraw afery wizowej, krótka piłka. Czy praca koni pod morskim okiem powinna być zabroniona? Ja znam argumenty jednej, drugiej strony. Wiem, że w Górale traktujemy to jako element kulturowy, który funkcjonował. Zawsze. Nigdy nie skorzystałem, choć byłem bardzo wiele razy. I raz pamiętam, syn mnie bardzo prosił, ale ja mówię, no przez takich, którzy jeżdżą, później się przytrafiałem. Tego typu zdarzenia. Sprawa trudna, myślę, że trzeba jednak rozpocząć rozmowę w dialogu, wprowadzać na pewno też. Rozmowy trwają od lat 90. Nie, chyba nigdy nie trwały, znaczy one są epizodyczne, tylko pojawiają się w momencie, kiedy. Są raporty. Się jakiś... Fundacja Iwa ja, ja na wie... przykład. No, ale wiem też, jak traktują górale tą, tą, tą sprawę. Tak, jak powiedziałem, na pewno jestem zwolennikiem, żeby wprowadzać. Pojazdy elektryczne. elektryczne, żeby ta zmiana nastąpiła, żeby nie było tak, że jest wyłączność tylko i wyłącznie dla pojazdów konnych. Tak, to, to, to zdecydowanie w pierwszej fazie bym po prostu poszedł w tą stronę i być może byśmy mieli do czynienia z przewartościowaniem pewnym, ze zmianą taką, która by była bardziej do przyjęcia też tam dla lokalnego środowiska. Nie chcę też całkowicie. Bo jak gdyby, ja nie jestem też osobą, która może dzisiaj się wypowiedzieć w takich kategorii. bo każdy z przypadek zgonu konia mnie po prostu bulwersuje. Tu chcę, no, zgonia, Zgonu, ale też tak, męczenia, ale, padania na trasie, no tak, bicia. Ale mówię, to, to mnie bulwersuje i to nie jest taka sytuacja, że uważam, że, że nie ma żadnego problemu. Natomiast ten element, który jest pokazywany, że, 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 że mogłoby dojść do całkowitego, pozbawienia czy, czy, czy no to jest też jakieś racje są w tym tak, że jak nie będzie elementów zarobkowych to po prostu górale i inni tak jak w innych terenach się stało, no koni po prostu nie ma tak, no więc to, to, to też jakoś biorę pod uwagę, ale większość z nich mówi, ja nie trafia jestem... do rzeźni potem. Ja też nie jestem specjalistą w tym zakresie mówię patrzę na to trochę z boku Uważam, że skoro ktoś porusza takie ar argumenty, trzeba je poważnie rozważyć. Natomiast jednoznacznie opowiadam się na wprowadzenie e, pojazdów elektrycznych również na szlaku do Morskiego Oka. Mhm. Wczoraj przed Państwa Komisją do Spraw Afery Wizowej zeznawał e, były wiceminister e, e, Maciej Łąsik. Humor chyba dopisywał e, panu, panu ministrowi. Czy pan wierzy, że on... Mm, nie rozmawiał o aferze wizowej z Mariuszem Kamińskim, swoim szefem ówczesnym. Maciej Wąsik generalnie wczoraj um, przedstawił się jako osoba, która de facto nie miała żadnej wiedzy. Jakby w ogóle się dowiedział um, o sprawie niedawno. Nie był pierwszym świadkiem, który przyjął taką, a nie inną postawę. Mieliśmy już wielu takich świadków, którzy nic kompletnie nie pamiętali. Tydzień temu była Pani Orłowska, która była pełnomocnikiem i dyrektorem GovTechu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prowadziła w dużej mierze ten projekt Poland Business Harbor. Też nie miała żadnej wiedzy. Niezwykle utalentowana, zdolna osoba, studentka dzisiaj w Princeton w Stanach Zjednoczonych. Ale z pamięcią gigantyczne problemy. Ja rozumiem, że to jest taka linia przyjęta przez polityków PiS-u, którzy w pewnym momencie no po prostu e, uważają, że lepiej powiedzieć przed komisją, e, że nie mają wiedzy, że czegoś nie pamiętają, że to było poza zakresem ich e, kompetencji, no, ale fakty są tutaj po prostu e, nieubłagane e, i my mamy wiedzę szerszą akurat ta, co dotyczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji e, czy tutaj Pana Kamińskiego jako koordynatora służb specjalnych Mamy też wiedzę z raportów e, objętych klauzulami, e, które są w kancelarii prawnej, które, e, tajnej, które otrzymaliśmy. E, I służby informowały e, zarówno ministra Kamińskiego, jak i e, innych decydentów m, o e, siecie, które e, jest powodowane. Polski system wizowy został rozregulowany. Ten każdy dodatkowy element, który został wprowadzany, to nie był element taki, żeby państwo zachowywało kontrolę nad tym, kto do Polski wjeżdża, tylko to był element, który rozregulował nas po prostu. Myśmy tracili jakąkolwiek kontrolę i od kilku lat służby i nie tylko służby MSZ informowały, że jest system rozregulowany, że nie mamy absolutnie żadnego wpływu i kontroli na tym, kto do nas wjeżdża, kto nie wjeżdża. Są też bardzo bulwersujące przykłady opisane, tak jak powiedziałem w tych kwestiach, niejawnek, no bo przecież też do Polski mogła, bo to zagrażało, bym powiedział, polskiemu bezpieczeństwu, decydowały często osoby o do Polski takie, które miały wcześniej problemy z uzyskaniem wiz Schengenowskich, a Poland Business Harbor, im taki wjazd Umożliwił. I to wszystko musi być, jak gdyby, wyjaśnione, też będzie precyzyjnie opisane. No ale jak to wyjaśnić, jak Maciej Wąsik mówi: A e, nie wiem, nie słyszałem, to nie moje kompetencje. No to jest tylko jeden ze świadków. Poza tym słowo świadka musi być zweryfikowane z, z dokumentacją, która jest w naszej dyspozycji. I oczywiście takie rekomendacje będą zrobione. Zresztą, wczoraj byliśmy też po posiedzeniu komisji na prezentacji Białej Księgi Afery Wizowej w Ministerstwie Spraw. Zagranicznych. Ta, ta, to były tam prezentowane pewne elementy i, i bardzo dobrze, że zarówno Resort Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie czekają, tylko już przygotowują zmiany prawne, bo chodzi o uszczelnienie kwestii pozwoleń na pracę. To jest, to jest coś, co chyba w żadnym państwie nie istnieje. No, tak, wirtualne, nieistniejące firmy się okazało, że występowały o tysiące pracowników i dostawały zgodę na zatrudnienie. Nigdy tych pracowników przecież w, oni przynajmniej w Polsce nie widzieli. To jest kwestia samej polityki wizowej, pewnych zaoszczeń, rzetelniejszego sprawdzania. Kolejny kanał przerzutowy czy to były wizy studenckie. Ktoś nie dostał wizy pracowniczej, dostawał wizę studencką opłacając sobie rok czesnego nawet nie mając w ogóle Ukończonej szkoły średniej. No, 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 Jak my popatrzymy na to, e, co było, to, to, to naprawdę jest przerażenie. I, i, I wiemy, że o tym państwa, inne państwa alarmowały nasze placówki dyplomatyczne polskie, e, że macie po prostu sito, że, że gdzie indziej nie można dostać wizy. Do nas wszyscy po te wizy przychodzili, bo było najłatwiej uzyskać te wizy. No, PiS rozregulował. Z jednej strony miał na e, swoich sztandarach e, walkę z migracją, e, pokazywał, jak to e, chce chronić polskich granic, a z drugiej strony za pieniądze chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć ściągali gigantyczne ilości to są setki tysięcy osób, które wjechały do Polski. Tylko na tych wizach studenckich. No to jest też taki ciekawy przypadek. To było około 52 tysięcy studentów. Z tego na drugim roku została już tylko połowa. Może ty... trudne egzaminy były? Nie, nie. To, żad... to nie chodzi o żadne egzaminy. To po prostu zapłacili haracz uczelniom za pierwszy rok, bo z tym się wiązała po prostu... Możliwość uzyskania wizy, a razem z wizą studencką była możliwość pracy w Polsce albo w innym kraju europejskim. To, to było obchodzenie po prostu przepisów i musimy to dosyć precyzyjnie nie, z jednej strony wyjaśniać, z drugiej strony zrobić takie rekomendacje, żeby prawo się tak zmieniło, żeby takie sytuacje obejścia nie były możliwe. No też przykładowo to, to jest rozbrajające, pani premier Emilewicz. Mówi, no może to był błąd, że, że tego mnie przyjęli w jakiejś formie dokumentu. No, stworzono na podstawie notatek roboczych możliwość udzielenia 100 tysięcy wiz w ramach programu. To jest coś niepojętego. No, przecież nikt mi nie powie, że z tych 93 tysięcy wiz udzielonych Białorusinom, że tam agentura Łukaszenki nie zainstalowała, nie wiem, tysiąca. Osób, które do Polski Ładnie wjechali. pan połączył wątki. No, ale, I to wszystko można zebrać trzema słowami bez żadnego trybu Jarosława Kaczyńskiego. Tak jest, niestety tak jest. I Wąsik dziś udaje, że on nic nie wie, tak? Kamiński, że on nic Czy nie, nie wie. Czyli nie wierzy tak? mu pan. Że, że to jest tylko jakiś wątek korupcyjnej hmm. działalności 25-letniego kobosa. Znaczy, tak nie jest. Oni kobosów mieli tysiące. Ale zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, ogłoszenie podcastowe, partnerem kanału na temat jest Mubi, internetowa porównywarka ubezpieczeń, która dla naszych widzów przygotowała. Zwrot 150 zł za zakup polisy, szczegóły w linku w opisie tego podcastu. Wracamy do rozmowy. E, no dobrze, ale w takim razie, czy, bo są osoby, wasz elektorat, część waszego elektoratu ogląda te posiedzenia e, i nie wiem, czy pan śledzi te komentarze, ale przebija z nich frustracja. Frustracja spowodowana właśnie tym, że wydajecie się przynajmniej. Mało sprawczy. Tutaj się odniosę do tego, co się działo przed inną komisją Pegasusową, kiedy pan Mikołaj Pawlak, były rzecznik praw dziecka, a wcześniej urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości, związany z zakupem systemu inwigilacji Pegasus, po prostu stwierdził, że sobie nie złoży przyrzeczenia przed komisją, a potem sobie wyszedł. I tu pojawia się pytanie, po co te komisje w takim razie, skoro politycy PiS ogrywają was jak chcą? Z tymi wnioskami bym się jeszcze wstrzymał. Oczywiście jest inna sytuacja w przypadku Komisji Pegasusa, inna w naszym przypadku. Przynajmniej na razie, bo wiemy też, że stosowny wniosek o zabezpieczenie dotyczący naszej Komisji posłowie PiSu też złożyli. Żeby Trybunał Julii Przyłębskiej stwierdził, że nie możecie się niczym jest, zajmować. Tak, tak, w takich kategoriach. Ja chcę od razu powiedzieć, że gdyby była taka sytuacja i, i, i jakiś świadek nie złożył nam przyrzeczenia. Nie wyobrażam sobie przesłuchiwania takiej osoby. Po prostu występowalibyśmy do sądu ukarania takiej osoby, do prowadzenia, żeby po prostu to było wszystko zgodnie z prawem. Natomiast na razie mamy lepszą sytuację w tym, w tym znaczeniu, że tego zabezpieczenia jeszcze nie ma. I tak jak powiedziałem, no wydaje się, że tak wiele wątków udało się wyjaśnić. Ja zdaję sobie sprawę, że że nasi wyborcy, obywatele oczekują, że będziemy robili to pewnie sprawniej, lepiej. Natomiast no, też druga strona robi wszystko, żeby każdą komisję rozwalić. No bo ta strategia jest jasna, nie wiem. Czarnek w komisji kopertowej stali się wywrócić stolik. To samo się dzieje w komisji Pegasusa, to samo jest u nas. No, Wykluczyliście każdy początek... wczoraj Państwo posłać no, tak, linkę z spisu, który zakrzepiliśmy. Być może obrady. trzeba to po prostu robić yy, częściej, bo. Yy, no, no nie może być tak, że y, godzina komisji jest ciągle jakaś z boku wrzutki, rozwalanie, podważanie. No tak się nie da pra pracować. Być może po prostu trzeba y, wykluczać ich zdecydowanie częściej, być w tym aspekcie bardziej restrykcyjnym, bo... Y no, bo też musimy tutaj pokazać, że nie ma zgody na tego typu sytuacje. Bo tak jak pani powiedziała, ludzie to oglądają i później są zniesmaczeni też taką sytuacją. To też chcę powiedzieć, że takie wrzutki czy torpedowanie przesłuchania też wybija nas z wątków, które są prowadzone. No wi wiadomo, że to służy drugiej stronie, a nie wyjaśnieniu tematu. Tak, To, to każdy z nas. Wie, że tak to jest, dlatego tutaj na pewno musimy jeszcze większą uwagę do tego przywiązać. Natomiast oni to robią, bo oni się po prostu boją też, że na finale, jak to się wszystko pokaże, jak to się wszystko spisze, no to będzie to po prostu raport dla nich druzgocący. Mm -hmm. To może lepiej zostawić to wszystko prokuraturze. Tam nie będą już mogli rumakować. Wie pani, prokuratura w mojej ocenie w sprawie wątków korupcyjnych prowadzi sprawę. No te sprawy idą jak, jak idą, też jak gdyby nie ma jeszcze aktów oskarżenia, i innych kwestii, nie są wszystkie wątki wyjaśnione. Co więcej, wystąpiła też prokuratura do nas, żebyśmy na bieżąco przekazywali. Im protokoły. Było to po przesłuchaniu pana Kołakowskiego. Ja myślę, że to jest też jedna z osób, która w moim głębokim przekonaniu powinna mieć postawione zarzuty, i, i raczej w naszym raporcie będzie to osoba, w stosunku do której będziemy kierowali wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Myślę, że to przesłuchanie było spektakularne, bo obnażyliśmy. Wiele elementów. No w ogóle mówimy o osobie, która była przez kogoś prowadzona. Ktoś finansował mu po prostu działalność jego publiczną, czyli można by było powiedzieć, że był takim posłem wynajętym przez kogoś. Pytanie oczywiście trzeba odpowiedzieć przez kogoś, bo nikt nie sądzi, że to jest wyłącznie pan Lisowski czy kto inny, który notabene na posiedzeniu komisji się nie złożył, nie, nie stawił bo y, przysłał zwolnienie lekarskie wystawione przez laryngologa dziecięcego. O. Tak. No to, to są, no niby mowa jest o biegłym. Ja, Podobno wiek to tylko liczba. By, być może, wie pani, ale ja, ja nie wyciągam z tego jeszcze zbyt daleko idących wniosków, bo go wezwiemy jeszcze raz, natomiast no daję, daję przykład, że to jest osoba, która z jednej strony publikuje informację, że jest ciężko chora Być może tak jest, ja nie mam wiedzy, więc nie mogę tego wykluczyć. Natomiast wydaje się, że zaświadczenie, które jest wydane, nie jest wydane przez osobę, która tego typu rodzaj schorzenia powinna leczyć. No i skoro jesteśmy przy frustracji. Posłanka Gasiuk Pichowicz odwołała posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które miało się dzisiaj odbyć. Chodziło o debatę nad nowelizacją ustawy o, o kartu tak. Przez 8 lat Polki Polacy na. Mówię jak Beata Szydło. W każdym razie społeczeństwo przez 8 lat protestowało na ulicach przed sądami, krzycząc wolne sądy, a teraz okazuje się, że Senat wprowadza poprawkę, że do nowego KRS-u mogliby być wybierani tak zwani neosędziowie. I denerwuje się nie tylko środowisko wymiaru sprawiedliwości, sędziowie, prokuratorzy i tak dalej, no ale też ci zwykli ludzie, którzy stali pod tymi sądami, marzli, czy w upale stali, krzyczeli i po tych 8 latach pytają. Was po co? Po co my to robiliśmy, skoro wy teraz chcecie wprowadzać na no osędziów do KRS-u? Czy miałby pan im coś do powiedzenia? Tu jest ja jestem, mm, nie jestem osobą, która pracuje w Komisji Sprawiedliwości i też kwestie e, wymiaru sprawiedliwości e, nie są w pierwszej orbicie mojego zainteresowania chociaż są niezwykle istotne. Natomiast zajmuję się dzisiaj zupełnie innymi tematami. Natomiast mam mniej więcej tak, tak mi się wydaje, że z jednej strony pan minister Bodnar zaprezentował pewien pakiet zmian legislacyjnych, które chce wprowadzić. Mamy pełną świadomość, że albo do połowy, do sierpnia przyszłego roku wprowadzimy zmiany, które będą miały też akceptację prezydenta, albo po prostu musimy przez te... 15 miesięcy jeszcze yy, yy, spróbować wytrzymać w tym stanie prawnym, który. Który jest. Ja I poczekać na Trzaskowskiego e, albo Hołownie w Pałacu. No, mu, mu, mówię o sytuacji, która no, tutaj jest zero-jedynkowa. Tu każdy z nas wie. Podjął rozmowy pan minister ze środowiskiem pana prezydenta. Jak rozumiem, te poprawki, które w Senacie się pojawiły, są wynikiem potencjalnego uzgodnienia, czy dają taką nadzieję, że, że ta ustawa byłaby podpisana. I dzisiaj tak naprawdę jest kwestią decyzji politycznej, czy to zostanie przez Sejm przyjęte, Przyjęte czy nieprzyjęte, no ta ocena musi być też, tak jak powiedziałem, dokonana. Czy, czy ten 15-miesięczny przyspieszenie trudno mówić o przyspieszeniu, ale mówię no, uruchomienie pewnych procesów jest na tyle istotne, żeby taką cenę w tym zakresie. Zapłacić, czy też nie. I, A jaka i ta... jest Pana opinia? Wiem, że Pan się tym osobiście ja, ja się nie zajmuje. Ja się nie zajmuję tym, więc mi trudno, jak gdyby. Myśli Pan, że do warto tego... poczekać? Myślę, że to nie jest tylko kwestia, bo Państwo doskonale wiecie, że w propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości, który przeszedł przez Sejm do Senatu, był wymóg stażowy. I dla mnie jest oczywiście coś zupełnie naturalnego, że to nie jest eliminowanie możliwości pracy w KRS-ie. Być reprezentantem środowiska sędziowskiego w KRS-ie, jeśli się wprowadza, nie wiem, 8 czy 10 wymóg. Stażu, bo przecież tam powinny być osoby obdarzone autorytetem. Czasami może się tak zdarzyć, że osoba, która wchodzi, jest sędzią rok czasu, ma już ten autorytet, ale z reguły ten staż też jest do tego zbudowania autorytetu po prostu niezwykle potrzebny. Więc dla mnie ta przesłanka stażowa była zupełnie naturalną, i taką bym powiedział, już pomijając kwestię rekomendacji ne KRS-u, prawda, bo jak gdyby pomijając ten wątek, to sam ma kwestia stażowa, wydawała mi się bardzo taką istotną i racjonalną przesłanką, która powinna być w regulacjach prawnych wprowadzona, no to jest jakąś kością niezgody w przypadku pana prezydenta, który się na to nie chce zgodzić. No tak jak powiedziałem, dzisiaj będzie tylko i wyłącznie ocena polityczna tych poprawek i tych konsekwencji też, które z ich przyjęciem lub odrzuceniem będą się wiązały. Tyle w temacie. Mm -hmm. Tylko, że... Mm. Obawiam się, że, że ludzie nadal po tym pana wyjaśnieniu e, będą nie, pytać, ale, po co staliśmy no, pod sądami wie, przez 8 lat? My, no, t, i, pani mnie zapytała o zdanie, ja na to odpowiedziałem. Ta kwestia też nie może być ciąg, przeciągana w nieskończoność. E, wiem, że na najbliższe posiedzenie jest ujęte głosowanie poprawek senackich, więc e, potrzebujemy jeszcze tydzień. I decyzja, obojętnie jaka zapadnie, tak musi być publicznie wyjaśniona argumentacja przedstawiona, dlaczego takie, a nie inne stanowisko jest w, w łonie koalicji 15 października, bo to nie jest tylko tak, że te wątpliwości są w środowisku sędziowskim, że ludzie mają e, co do tego obiekcje. No to dotyczy też naszych partnerów koalicyjnych, nas samych, więc y, tak jak powiedziałem, no, sprawa musi być wyjaśniona. Na pewno kredyt y, zaufania ministrowi Bodnarowi był potrzebny, natomiast no, tak jak w każdym rozwiązaniu, na końcu jest jakiś finał i coś się przyjmuje albo się coś nie przyjmuje. To, to, to jest jedna na pewno z kategorii takich decyzji ciężkich. Bo jej konsekwencją, czyli takiego najłatwiejszego rozwiązania, nie odrzucamy to, nie godzimy się na zgniłe kompromisy, jest po prostu fakt, że musimy z reformą wymiaru sprawiedliwości KRS-u poczekać 15 rok kawałkiem. miesięcy, rok z kawałkiem. No, ja, ja mówię to jasno, stawiam sprawę, bo przecież nie ma potrzeby tutaj gmatwać. Ludzie też muszą wiedzieć, jaka jest konsekwencja, jaka będzie korzyść z sprowadzenia tej ustawy dzisiaj w, w tym, Uzgodnieniu z prezydentem, czy z ustąpieniem Panu Prezydentowi w tym ważnym aspekcie sprawy dla nas bardzo ważnym i istotnym, a jaka e, alternatywa jest? No Alternatywa jest taka, że półtory roku zaczekamy z pakietem nowej ustawy. Poseł Marek Sowa, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Afery Wizowej, był gościem rozmowy dnia. Dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję a z Państwem żegna się Anna Dryjańska na temat do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.